Więc tak, żeby otrzymać wskaźnik, tak jak już wcześniej pisałem, podawałem link, musimy sobie wejść na stronę fxware.pl/autofibo. Znajdziecie się na takiej stronce, która opisuje dokładnie wskaźnik i jego zalety. No i są takie przyciski, pobierz teraz, należy kliknąć, tu wystarczy podać jakieś dane swoje, tak, czyli imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, no i wyrazić te dwie zgody, które są wymagane przez Orbex do tego, żeby otrzymać wskaźnik. I klikamy wyślij. Zwróćcie uwagę też na ten komunikat. Tutaj, gdyby mail nie pojawił się w skrzynce, to trzeba sprawdzić foldery spam oferty. Różnie z tym bywa, niektóre filtry antyspamowe albo na przykład Poczta Wirtualna Polska czy Onet, no nie chcą przepuszczać niektórych maili. Także zwróćcie na to uwagę i w tym momencie otrzymujemy mail z linkiem do wskaźnika. Jak sobie na niego klikniemy, to mamy link do pobrania wskaźnika oraz tą instrukcję jego pobrania, instalacji i uruchomienia. Także jeżeli klikniemy sobie na link, w tym momencie pobrał nam się wskaźnik. I ważna rzecz, bo miałem takie pytania, nie klikamy na samym wskaźniku, na samym pliku, bo on nie otworzy nam się w żadnym programie, tylko pokaże się jakiś błąd. Natomiast trzeba kliknąć sobie pokaż w folderze. To wygląda tak w Edge'u, w Chromie pewnie trochę inaczej. W każdym razie trzeba wejść do folderu, gdzie on się pobrał. Jeżeli mamy już tutaj teraz ten wskaźnik pobrany, otwieramy sobie nasz terminal MT4, w terminalu wybieramy z menu plik, otwórz folder danych, mamy otwarty nasz folder danych, kopiujemy sobie ten wskaźnik do podkatalogu w folderze danych MQL4 i następny podkatalog Indicators i przeciągamy po prostu ten wskaźnik tutaj. Ja już dostaję komunikat, że taki plik już jest, no bo wcześniej go wgrałem, ale normalnie to nie będzie komunikatu, tylko on sobie wpadnie do tego katalogu. Możemy zamknąć, wracamy do terminala i możemy to zrobić dwojako, albo klikamy sobie tutaj prawym klawiszem myszy i klikamy odśwież, albo po prostu zamykamy terminal i otwieramy i on się wtedy przy uruchomieniu zaczyta sobie nowe wskaźniki, które ma w katalogu, w tym nasze autofibo. Żeby sprawdzić, czy wszystko jest OK, patrzymy sobie na wskaźniki tutaj w okienku nawigator i powinien nam się pojawić wskaźnik FXWare autofibo 2.0. Jest tutaj. I teraz, jeżeli chcemy go użyć, otwieramy sobie wykres na przykład euro-dolara i wrzucamy sobie nasz wskaźnik na wykres, po prostu przeciągając go. I pokaże się informacja o wskaźniku. No i w zakładce ogólne nie musimy nic modyfikować, natomiast w zakładce wpisz parametry, jest opisana cała, jest możliwość konfiguracji całej listy parametrów, które dopasowują wskaźnik do waszych indywidualnych preferencji. Zaraz sobie o tych wszystkich ustawieniach powiemy. Także ja wrócę tutaj do któregoś z wykresów, który miałem wcześniej, już zrobiony, a przy okazji pokażę wam jeszcze jedną rzecz dla przypomnienia, jak działają szablony w MT4. Bo tutaj miałem wrzucony FX Harvest plus miałem wrzucony ten wskaźnik i możemy sobie zapisać to, co tutaj widzimy razem z kolorkami jako szablon, czyli klikamy prawym na wyklesie, szablon, zapisz szablon i tu miałem taki szablon autofibo, zapiszę go sobie. I teraz wracam do wykresu euro-dolara, klikam szablon i klikam autofibo. I w tym momencie mamy załadowany wskaźnik i kolorki szablonu z takimi ustawieniami, jak mamy w szablonie. I teraz tak, to są ustawienia domyślne, czyli jak wejdziemy sobie w ustawienia wskaźnika, tutaj lista wskaźników i autofibo, to domyślne ustawienia, one widzimy tutaj. Także przy momencie, jak przeciągacie wskaźnik na wykres, to one się pokazują i możecie sobie je dowolnie modyfikować i potem, tak jak mówiliśmy w cyklu MT4 bez tajemnic, po zmodyfikowaniu tych ustawień możecie sobie je zapisać albo w postaci pliku takiego
który potem możecie sobie ładować przy ładowaniu wskaźnika pliku z ustawieniami, taki ma rozszerzenie .set, albo możecie sobie, tak jak ja przed chwilą to zrobiłem, zapisać szablon ze wskaźnikiem i potem go sobie ładować na wykres. Także zaczynamy od góry, co można modyfikować w ustawieniach wskaźniku. Można modyfikować sobie tak, jest kolor dla wzrostów, kolor dla spadków. Co te kolory oznaczają tak naprawdę? W momencie, jak jest rysowany Fibo na swingu wzrostowym, to ono będzie miało kolor dla wzrostów. W tym przypadku to jest ten kolorek taki zielonkawy. I tu, jak widzicie w tle na H1, mamy właśnie taki wzrostowy swing, który został namalowany Fibo do niego właśnie w tym kolorze. Jakby było spadkowe, no to będzie narysowane w tym łososiowym. I możemy sobie te ustawienia zmienić. Jeżeli nie chcemy mieć kolorowanego, na przykład możemy sobie też zmienić, a ja to skopiuję, będzie szybciej, na ten kolor dim gray albo jakikolwiek inny, który nam pasuje, bo tu oczywiście możemy sobie wybrać z listy też kolor albo po prostu podać go z ręki. I teraz mamy jeszcze kolor dla zewnętrznych. Co to jest za kolor? To jest kolor ten, kiedy używamy Fibo do zniesień, do liczenia zniesień zewnętrznych z ostatniego ruchu korekcyjnego. I tutaj też widzicie na wykresie, to są te szare poziomy. I możemy sobie to też zmienić, bo załóżmy, że na przykład interesuje nas bardziej to, co się dzieje na tych zniesieniach zewnętrznych na bieżąco. I możemy sobie zmienić wtedy ten kolorek na jakiś bardziej intensywny, rzucający się w oczy. Weźmiemy sobie na przykład ten ciemno-niebieski. I na razie nie będziemy modyfikować więcej, tylko wrzucimy sobie te zmienione kolory na wykres. Jak widzicie, już nie mamy tego zielonego, jest szary, może trochę mniej, bardziej czytelnie dla niektórych, także warto sobie z tymi kolorkami się pobawić, żeby stwierdzić, który jest zestaw dla Was optymalny. Wracamy do ustawień wskaźnika i teraz możemy sobie też ustawiać grubości linii i styl rysowania, czyli te grubości, które tutaj widzicie i styl, jeżeli jest grubość 1, to można ustawić sobie styl linii typu kropeczki, kreseczki, kropeczki i tak dalej, z tych kilku, które są dostępne w MT4. W międzyczasie widzę pytanie od Tadeusza, czy mogę ustawić sobie dowolnie poszczególne kolory poziomów Fibo. Nie można, MT4 nie umożliwia takich rzeczy jak definiowanie kolorów dla poszczególnych poziomów Fibo w tym standardowym narzędziu do rysowania. Trzeba by było napisać własne narzędzie Fibo, taki złożony obiekt, który byłby w stanie tak kolorować. W MT5... Nie chcę skłamać, a wydaje mi się, że są już kolory poziomów, ale to możemy sobie jeszcze sprawdzić. Mam nadzieję, że ten wskaźnik niedługo też będziemy mogli zaoferować na MT5, jak tylko pojawi się w Orbexie, także wtedy może też damy możliwość ustawiania kolorów. I tutaj mamy tak, grubość linii bieżący TF, no to są na właśnie na bieżącym timeframe'ie. Jak mamy jedyneczkę, to możemy sobie tutaj z listy wybrać styl rysowania tej linii. A jakbyśmy tu wpisali dwójeczkę, to już to obojętnie, co tu nie wybierzemy, to i tak będzie ciągłe. Ja to zrobię teraz, jak nacisnę 2 i OK, to widzicie, mamy już rysowane liniami ciągłymi. Wyłączę sobie na chwilę tą H1. O, i teraz wyraźniej widać, to był tam ostatni swing, z którego teraz liczymy zewnętrzne. Jeżeli wybije górą, jest potencjalny zasięg do 127,2, a przy mocniejszym ruchu 161,8. I teraz widzimy to wyraźniej, że mamy tutaj grube linie i jeżeli handlujemy pod takie ustawienia, pod taki setup, no to będzie to dla nas wygodniejsze. Właśnie mieć taką grubość, taką i taki kolor i tak dalej. Tutaj były dla wyróżnienia, jeszcze mamy grubość linii wyższy TF1. Co to są te wyższe TF-y? To możemy sobie ustawić we wskaźniku trochę niżej. Tutaj jest wyższy TF1, wyższy TF2, czyli to jest jedna godzina, jeden dzień, czyli to są te, które będą rysowane Fiba z wyższych timeframe'ów nałożone na wykres bieżący. Tak, jeżeli handlujemy day trading, no to możemy mieć to przykładowo, to są domyślne ustawienia w wskaźniku, każdy może sam to zrobić, jedną godzinę, jeden dzień, a na przykład jak skalpujemy, możemy sobie przestawić i na przykład wyższy timeframe to dla nas będzie 5 minut,
a taki wyższy, no to będzie na przykład godzina. Możemy sobie to zmienić. I tutaj też decydujemy o tym, jakie mają być te grubości poziomów. Jeżeli nie chcemy, żeby nam tutaj mocno na przykład coś rysowały na wykresie, tylko pozostawić je delikatne, no to jeżeli zamienimy sobie tutaj na jedynki, tu możemy na przykład dać kropeczki. I teraz jeszcze jest jedno ustawienie. Pokaż linię ukośną. Jak pamiętacie, w poziomach FIBO w tym obiekcie zawsze jest taka ukośna linia. Możemy ją schować. Ja ją zostawiam pokazaną, bo ona lepiej uświadamia, skąd dokąd jest narysowane FIBO, ale komuś przeszkadza, może ją usunąć. Jak klikniemy OK, to teraz jakbyśmy pokazali, przełączymy się na M1. Mamy tutaj jakiś poziom narysowany z M1 i z M5, tak jak ustawiliśmy wcześniej, że ma być szare i kropkowane, to mamy poziom z M5 narysowany. I tu z M1 możemy sobie próbować scalpingu. Jakbyśmy z H1, no to jest bardzo podobny, widzę, jak z M5, czyli ten ruch, on został tak odczytany mocny w górę, że ta M5 prawie się nie zatrzymywała, więc te poziomy FIBO są identyczne. I tak wygląda na przykład konfiguracja pod scalping, jeżeli ktoś handluje w ten sposób. Wróćmy sobie jeszcze do ustawień. Tutaj jest jeszcze nazwa czcionki przycisków. No, można sobie zmienić na jakąś na przykład pogrubioną, jak komuś to pasuje. Czyli na przykład wpisać tutaj bold albo Arial bold, zależnie od tego, jakie macie czcionki w systemie. Plus wielkość czcionki przycisków, ona tutaj ma mniejsze znaczenie, można sobie zrobić 9, żeby było bardziej wyraźne. Natomiast jeżeli ktoś ma wyższą rozdzielczość monitora i ma ustawione skalowanie więcej niż 100%, to może się zdarzyć, że na waszym wykresie, ja nie jestem tego w stanie tutaj teraz pokazać, ale opowiem, pojawią się przyciski, na których ta czcionka będzie bardzo duża w stosunku do przycisków. I wtedy co należy zrobić? Należy sobie tutaj wejść w ustawienia i po prostu zmienić tą wielkość na niższą i wtedy spróbować dopasować wielkość czcionki do przycisków na wykresie. I jak sobie zmienimy to, to nie wiem, czy się ta czcionka pogrubiła, natomiast na pewno się powiększyła. Bo nie wiem, czy ona się nazywa bold, może się nazywa black. O, teraz trafiłem. No i macie takie pogrubione te napisy. OK, wracając do ustawień wskaźnika. Tutaj są dalej parametry FIBO. Tak, i co mamy? Pokaż FIBO impulsu, pokaż FIBO zasięgu korekty, FIBO impulsu, wyższy timeframe 1, wyższy timeframe 2. O co chodzi? To są tak naprawdę ustawienia tego, co widać na tych przyciskach tutaj. Tak? Czyli jeżeli chcemy mieć FIBO impulsu, to znaczy, że byłby wciśnięty, domyślnie włączony ten guziczek dotyczący bieżącego TF-u, pierwszy z lewej na dole. I to jest odpowiednia funkcja tutaj, no, znaczy ustawienie. Jeżeli sobie tu potem na wykresie działając przedstawicie, ja to zaraz pokażę, i przełączycie się na inny TF, to zostanie zapamiętane, mimo że tutaj jest ustawione inaczej. Także trzeba o tym pamiętać, że cokolwiek tutaj poprzestawiacie sobie w paneliku i przełączycie się na inny TF, to zostanie na tym innym TF-ie. A to są ustawienia po prostu początkowe, z których możecie wystartować. Czyli te cztery, tak? Pokaż FIBO impulsu, pokaż FIBO zasięgu korekty, to jest ten tutaj, Z2, przycisk, pokaż FIBO wyższy TF1, TF2, no to jest wyższy 1, to był nasz M5, wyższy 2, H1. Tutaj mieliśmy te ustawienia, o których już mówiłem wcześniej, czyli timeframe'ów, no i teraz są ustawienia poziomów FIBO. Nie wszystkie, jak widzicie, domyślnie są pokazywane, bo są niektóre poziomy FIBO o mniejszym znaczeniu, których jednak, jeżeli używacie, no to można je sobie włączyć. Ja włączę na chwilę wszystkie, żebyście zaczęli, jak są wyświetlane, bo to wtedy robi się dosyć dużo tych poziomów, także one celowo nie są włączone, o widzicie, wszystkie, bo robi się nam taka naprawdę gęsta siatka, także można sobie po prostu według własnych upodobań, to jest też fajne we wskaźniku, ustawić, że które poziomy chcecie
widzieć, możecie chcieć widzieć ich więcej, a możecie chcieć widzieć ich mało, czyli zostawić sobie tylko, też tego nie chcemy oglądać, tylko 50, 61, 8, tak, 127 i 161, 8. I teraz jak klikniemy, widzicie dużo czytelniej, a mamy te poziomy, które mają statystycznie największe prawdopodobieństwo, że cena na nich zareaguje. W międzyczasie pojawiły się pytania, sobie odpowiemy. Czy wskaźnika można używać jedynie na Orbexie? Tak mówiłem przed chwilą, że tylko na Orbexie, na kontach realnych. Zachęcam do kontaktu z Kariną i z Tomaszem z Orbexu, żeby się dowiedzieć, jakie tam konkretnie warunki taki rachunek musi spełniać, żeby wskaźnik można było uruchomić. Czy można dodać wartości, których nie ma na liście, na przykład 88,6? W tej chwili nie. W tej chwili nie można, tylko są te predefiniowane z listy, Danielu. Także, ale jest to jeden z pomysłów na przyszły rozwój. Wracając jeszcze do ustawień. Mamy tutaj ustawienia zigzag. O co chodzi? Wskaźnik bazuje tak naprawdę na wskaźniku zigzag, czyli tym standardowym, który jest w MT4, wykrywając szczyty i dołki. I to są tak naprawdę, jest to określa czułość tego zigzaga, z jaką on działa. Czy będziemy te swingi widzieć bardziej gęsto, czy mniej gęsto? Mogę Wam szybciutko przypomnieć, jak wygląda ten wskaźnik zigzag. Możemy go sobie nawet tutaj wrzucić. Czy on tutaj będzie? Chciałbym go gdzieś tutaj mieć na liście, może szybciej go znajdziemy tutaj. O, dobra. I tu jak widzicie są parametry i to jest ta głębokość, odchylenie i krok 12, 5, 3. To są takie standardowe zigzaka. Wrzucimy go sobie na wykres, a jak wejdziecie sobie w AutoFibo, tutaj też domyślnie są 12, 5 i 3. Przy czym można rozróżnić tą głębokość, bo tak naprawdę ona jest tym kluczowym parametrem. I ona jest rozróżniona na bieżący timeframe i można na wyższe mieć po prostu inne ustawienie. A krok zmiany głębokości przy użyciu plus minus 2, to jest krok, o który się zmienia tutaj wartość, bo to jest ta wartość głębokości na bieżącym TF, która się pokazuje w tym polu na wykresie, dokładnie tutaj. Można sobie przesuwać plusem i minusem, zaraz to pokażę, i to jest krok przesunięcia, czyli jak mamy 12 i tu mamy krok 2, no to przy kliknięciu doda się albo odejmie to 2. Jakbyśmy tu wpisali sobie 3, no to będzie przeskakiwać o 3. To po prostu pomaga szybciej przełączać sobie tą czułość. Tak, im większy krok dacie, tym szybciej można przełączyć, no ale tym macie większy krok, więc gdzieś może po drodze Wam zginąć jakaś wartość parametru, przy której coś ciekawego się wyświetla. Przyjąłem 2. Oczywiście można sobie tutaj wpisać z ręki też, można sobie wpisać jedynkę, wtedy trzeba więcej się naklikać w plusy i minusy, ale macie wtedy sprawdzenie każdej dostępnej czułości. Albo można sobie kliknąć, zaraz Wam pokażę to, na to pole i tu wpisać sobie z ręki inną wartość, no, czyli nie 12, ale na przykład 18. Czy coś się zmieniło? Tak, zmieniło się. Tutaj przeskoczyło nam to FIBO wykrywające ostatnią korektę na dalej, czyli ta czułość się zmniejszyła. Jeżeli chcemy sobie zobaczyć, jak zmienił się ten zigzag, to zobaczcie, też zmienił się ten swing, na którym jest narysowane ostatnie FIBO. To jak sobie wejdziemy w ustawienia zigzaga i też zmienimy mu na 18, to on się po prostu pokryje z tym, co się wyświetla tutaj. O, widzicie, pokrył się z FIBO. I to jest to, ta wartość to jest nic innego, jak ten główny parametr zigzagu, który decyduje o tym, jak gęsto są te swingi rysowane. Mam nadzieję, że to jasno wyjaśniłem dla Was. Jeżeli nie, walcie pytania śmiało na czacie i będziemy starali się na nie na bieżąco odpowiadać. Jak widzicie, tutaj można, oprócz tego, że sobie edytujemy, można sobie klikać i ta czułość się zmienia. Zamkniemy sobie euro-dolara, bo jest nudny. I wrócimy na to, co się dzieje na przykład na ZDAKu.
Jeszcze pokażę Wam jedną rzecz, czyli to, o czym mówiłem wcześniej. Jak to sobie tutaj pozmieniamy ustawienia, tak? Czyli damy. A, to może zrobimy inaczej. Zrobimy inaczej. Otworzymy sobie jeszcze ten skasowany euro-dolar. Otworzymy sobie ustawienia wskaźnika. I to, co tu, co tu pozmienialiśmy, może nie wszystko, ale niektóre z tych ustawień. OK, zmienimy sobie tak, że zrobimy teraz zapis. I tu w pliku set zapiszą się ustawienia. Z których będziemy mogli potem skorzystać na innym wykresie. Tak, czyli jak ten sobie zamkniemy, wrócimy tu do Nasdaqa i wejdziemy i otworzymy sobie AutoFibo, to tutaj używając funkcji ładuj, możemy sobie ten wcześniej zapisany set załadować. I widzicie, to jest to, co ustawiliśmy sobie na euro-dolarze. Zaczytaliśmy tutaj szybciutko te ustawienia w to miejsce. Czyli oprócz szablonu można również przerzucać ustawienia w ten sposób. W jaki sposób możemy teraz handlować ze wskaźnikiem? No to tak jak pokazywałem wcześniej, można sobie zmienić czułość. Jeżeli skalpujemy, można zejść niżej z ustawieniami, a jak gramy sobie taki intraday, czy takie mniejsze swingi, to możemy pozostać przy tym defaultowym H1 i D1. D1 nie wiem, czy nam coś tu pokaże, akurat pokazuje, ale w związku z tym, że jesteśmy na M5, to widzicie, D1 jest tutaj. Jakbyśmy się przełączyli na H1, to idąc od góry możemy sobie robić taką analizę z lotu ptaka bardziej, czyli patrząc, co się dzieje na dziennym, ten nasz intraday. AutoFibo nam pokazuje pięknie ostatni swing. Jak widzimy, ta korekta leci, ona może jeszcze trochę polecieć. Jak sobie wrócimy do ustawień wskaźnika i pokażemy jednak ten poziom 38,2, to zobaczymy, że jeszcze nam trochę zostało, żeby w ten poziom uderzyło, więc to jest prawdopodobny target dla tego ruchu. On się akurat pięknie pokrywa z tą konsolidacją, która tutaj miała miejsce, a wiemy, że cena na konsolidacjach, na historii, które są jednocześnie taką strefą popytu, tutaj będzie nam reagować. Szczególnie, że z tej strefy wyszedł bardzo gwałtowny impuls w górę i pokrywa się jednocześnie z tym poziomem FIBO. Więc w ten sposób bardzo szybciutko możemy sobie analizować wykres. Jak się przełączymy na weekly na przykład, no to widzimy, gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o weekly. I tutaj no, cena nam wybiła już tędy, więc prawdopodobnie, jeżeli nie jest to fałszywe wybicie, tylko ruch pójdzie dalej, no to mamy następne targety już znane. Przy czym ten nie pokrywa nam się tutaj z jakąś konkretną strukturą na wykresie, natomiast ten target pokrywa się już pięknie z tą dużą konsolidacją, która miała miejsce w 2021 jeszcze, czyli dość dawno temu, która zapoczątkowała te gwałtowne dosyć spadki na Nasdaqu. I idziemy sobie w dół, tak jak przed chwilą byliśmy, czyli na H1. Widzimy to, co się dzieje, wyłączymy sobie na razie to i włączymy z powrotem ten podgląd. I w tej chwili na H1 mamy mocny impuls spadkowy. Widzimy, gdzie się rysują poziomy w tej chwili. I to są na bieżąco, więc jeżeli cena zacznie wracać, to możemy się spodziewać reakcji gdzieś w okolicach 50 i potem 61,8. I to FIBO będziemy już mieli wyrysowane. Natomiast badając zasięg tego ruchu, zgodnie z teorią powinniśmy zbadać to FIBO, które jest tutaj, i to robimy w prosty sposób. Wyłączymy sobie H1 dla jasności, a włączymy sobie to Z2. Nie wzięło nam całego tego swingu. Co robimy w tej sytuacji? Zmniejszamy sobie czułość. Wystarczyło kliknąć, tylko przełączyliśmy się 12 na 14 i już ten filmik został chwycony jednym kliknięciem myszy. Jak widzimy, tutaj według FIBO te potencjalne zasięgi, tutaj 127 został wyrobiony, 161,8 też. Nie było za dużych reakcji w tych miejscach, także
to można się było spodziewać, że ten ruch poleci trochę dalej. I faktycznie poleciał. Tak to wygląda na wyższym interwale, na M5. Teraz, jeżeli już przechodzimy do konkretnego handlu, no to możemy bardzo szybko, dzięki temu, że mamy autofiba, analizować, co się dzieje na wykresie. Na M5 tutaj jak był ostatni ten swing korekcyjny do tej konsolidacji po lewej. Potem mieliśmy kolejny impuls spadkowy i on się pięknie, po pierwsze, najpierw mieliśmy reakcję na 127,2, ładnie ją widać tutaj. Potem była na 161,8 i potem poleciało jeszcze niżej i teraz cena wraca. Jeżeli sobie podejrzymy teraz, jak to wygląda na tym swingu spadkowym, to zobaczcie, jak pięknie został wyrobiony target z tego powrotu tutaj na 61,8 i jest próba kontynuacji ruchu spadkowego. Czy ona się powiedzie, tego nie wiemy, bo na rynku nie ma nic pewnego, ale co nas interesuje, to że mogliśmy tutaj na przykład, biorąc pod uwagę, że mamy spadki, że pięknie nam się wyrysował swing i tutaj ten poziom 61,8 pokrywał się z tą konsolidacją, czyli tą strefą podaży, która jest tutaj po lewej, mogliśmy tutaj zasadzać się na transakcję i wziąć te parę pipsów, bo na M5 nie ma co liczyć na jakiś wielki ruch i spróbować po prostu swój zysk zebrać. Jest pytanko na czacie, co oznaczają zmieniające się wartości we wskaźniku procentowe. Właśnie to jest fajna rzecz, o której chciałbym też powiedzieć. Dzięki za pytanie i przypomnienie. Te wartości to jest po prostu bieżące położenie ceny względem tego wyrysowanego FIBO. Tak? Czyli że wiemy, że teraz jest około 43%, czyli no mamy pomiędzy 38,2-50. Także to jest właśnie po to, żeby to pokazać na bieżąco. I tak to wygląda, jak wyrzucimy sobie M1, to czy coś na M1 ciekawego zobaczymy? W tej chwili chyba nie, bo zaczęło konsolidować. Jak sobie pomniejszymy, nic nie pokazało. Przepraszam, bo nie mam włączonego. Jak sobie zwiększymy czułość? Nie, w tej chwili na M1 nic nie widać, no dlatego, że mamy konsolidację, nie ma żadnego wyraźnego impulsu w górę czy w dół, dlatego też FIBO nam nic nie podpowiada. I tak to wygląda w takim handlu intradayowym, gdzie tak naprawdę FIBO może nam bardzo szybko, tutaj tak samo na przykład na DAX-ie, AutoFIBO może nam bardzo szybko rysować poziomy i podpowiadać, gdzie będą reakcje i w znaczącym stopniu wyręczać. Oczywiście można powiedzieć, że na takich swingach tutaj możemy sobie sami rysować FIBO, fajnie, ale jak widzieliście, jak przeklikując interwały od góry do dołu, przez to, że mam rysowane FIBO z automatu, plus mogę sobie tutaj szybciutko jeszcze regulować czułość, to jestem w stanie bardzo szybko analizować sytuację na wykresie wielointerwałowo, a na końcu mieć bieżące przełączanie się i przerysowywanie FIBO na bieżącym timeframe'ie, gdzie szukam okazji do wejścia. Tutaj wcześniej mieliśmy na przykład na DAX-ie, też był ten swing wzrostowy, wybił ostatni szczyt, korekta, zobaczcie, no precyzja, po prostu zegar mistrzowska, jak to w niemieckich samochodach, 61,8 i potem wybicie w górę. Także tutaj też można było szukać swoich pipsów. I tutaj tak samo mieliśmy konsolę, z której wybił ten ruch, także mamy pokrycie konsolidacji z poziomem FIBO istotnym, czyli 61,8 i tu potencjalnie możemy zebrać swoje pipsy. Statystycznie powinniśmy na tym zyskiwać. Nie każda transakcja będzie udana, no bo tak jest na rynku, ale chodzi o to, żeby małą łyżeczką zyskiwać przewagę statystyczną i wykonywać dłuższe serie transakcji według ustalonego schematu i gromadzić kapitał powoli i systematycznie. I to jest najlepsza metoda na handel, moim skromnym zdaniem. A chciałem wam to powiedzieć przy okazji prezentacji wskaźnika, bo on pozwala też trzymać się pewnej określonej metody. Czyli on sam w sobie jest, powiedzmy, jakąś już zalążkiem dobrym strategii rozgrywania rynku. Czyli czekamy, aż wyrysuje się nam konkretnie FIBO na jakimś swingu
i szukamy okazji do wejścia przy tych poziomach, gdzie zwykle jest reakcja. Natomiast zasięgi potencjalne też znamy właśnie przez to, że analizujemy sobie FIBO w drugą stronę i widzimy, że jak tutaj mieliśmy ten swing spadkowy wcześniej, no to to wybicie zatrzymało nam się na 127,2, czyli ten zasięg potencjalnie kolejnego impulsu był znany, a teraz mamy okazję zobaczyć, być może polecimy do 161,8, chociaż fajniej byłoby analizować nie ten swing, tylko ten, który był tu wcześniej, ale pewnie go nie chwycimy w ten sposób, bo on już jest za daleko. Więc zobaczymy na to, co się dzieje na bieżąco, ale też mamy reakcje cenowe. O, dziękuję. Widzę, że Mariuszowi się spodobał wskaźnik. Mam nadzieję, że pozostałem też tym, którzy są z nami na webinarze i tym, którzy pobrali wskaźnik. Ten wskaźnik się podoba. Ja nieskromnie powiem, że mi się bardzo spodobał, jak go stworzyłem i na końcu stwierdziłem, o kurczę, to jest naprawdę dobre i używam go już w codziennym handlu na bieżąco, także zachęcam do wypróbowania i zachęcam do obserwacji tego, jak ten wskaźnik się sprawuje.